Aktorstwo inspiruje młodych, coraz młodsi już o nim marzą i próbują swoich sił na deskach. W Miejskim Domu Kultury w Działdowie na zajęcia teatralne uczęszcza spora grupa zapaleńców i już mają na swoim koncie pierwsze występy. Akurat ta grupa to są dzieci doświadczone, niektórzy już tutaj przychodzą 2 lata, niektórzy od roku i już występowaliśmy w tamtym roku. Ile razy występowaliśmy? Ja już 3 byłem razem. A ja dopiero będę. Tak, Iga jest najmłodsza. Tak, i występowaliśmy w tamtym roku w czerwcu 2 razy. No, w plenerze i w Domu Kultury. Przygotowani są profesjonalnie, dalecy są od improwizacji i amatorszczyzny. Można czerpać z nich wzór. Doskonale wiedzą, co do nich należy. Przyznajmy, obowiązkowy jest to zespół. Najpierw się uczymy tekstu, później robimy takie sceny jakby takie... Tak jak w teatrze. Mhm. I wtedy mówimy swój tekst, pani nas ustawia i na końcu idziemy do domu i się uczymy tekstu, żeby nam poszło wiele lepiej. Te starania nie idą na marne, występują przed publicznością i otrzymują gromkie brawa. Potrafią odgrywać różne role. Są do gry po prostu urodzeni. W pierwszym roku odgrywałam rolę wróbla w przedstawieniu Strachana wróble, a teraz odgrywam rolę damy dworu. No dobrze, ktoś zapyta, a kiedy i gdzie można młodych działdowskich aktorów zobaczyć? Już spieszymy z odpowiedzią, to żadna tajemnica. Chętnie się Państwu zaprezentują, a jeszcze chętniej swoim rówieśnikom. W tym roku będziemy przygotowywali bajkę pod tytułem Świniopas według Andersena i będziemy występować z tą bajką na scenie Domu Kultury na ulicy Jagieły bliżej Dnia Dziecka. I będziemy dawać te przedstawienia zarówno po południu, jak i do południa dla chętnych szkół. Czujesz, że też nadajesz się do gry aktorskiej? Odwiedź Miejski Dom Kultury w Działdowie i zapytaj o zajęcia teatralne. Odkryj w sobie talent. Razem łatwiej i fajniej poznawać tajniki zawodu aktora.